I po takiej dłuższej przerwie zjawiam się tutaj, żeby powiedzieć Wam o roli czegoś takiego, co możemy nazwać terapią filozoficzną. Nie wiem, czy kiedykolwiek o tym słyszeliście, czy nie. Natomiast ja studiuję teraz psychoterapię na Uniwersytecie w Anglii i jest to psychoterapia integralna. Oznacza to, że ona uwzględnia różne kierunki obecne w psychoterapii. Czasami mamy na przykład terapeutę nurtu psychoanalitycznego, czasami poznawczo-behawioralnego. Natomiast to, co ja studiuję, to jest taka terapia, psychoterapia, która zakłada, że mogą być w niej obecne elementy z różnych tych nurtów. W związku z tym ja teraz jestem bardzo mocno w trakcie poznawania różnych podejść psychoterapeutycznych, a nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że jest ich takich zarejestrowanych, jest ich ponad 400 obecnie, więc naprawdę mamy w czym wybierać. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć o czymś takim bardzo nietypowym w gruncie rzeczy, czyli o terapii filozoficznej. Kamil, dziękuję, że dałeś mi znać, że jest OK. I też Wam powiem trochę, dlaczego akurat o tym zdecydowałam się dzisiaj powiedzieć. I zacznijmy może bardzo tak w jednym zdaniu od tego, czym jest filozofia. Myślę, że większość z Was ma jakieś swoje takie wyobrażenie albo pojęcie o tym. Gdzieś tam przecież to słowo przecież funkcjonuje i jest obecne. Czasem nawet w taki kolokwialny sposób, nie? Kiedy mówimy, że ktoś filozofuje za dużo i tak dalej. Natomiast warto sobie powiedzieć to, że filozofia zajmuje się badaniem i reflektowaniem nad istotą. Tutaj oczywiście moglibyśmy pójść głębiej i sprawdzić sobie w ogóle, co to jest ta istota, nie? Natomiast nie będziemy tutaj się zagłębiać tak bardzo mocno w filozofię jako taką. To jest zbyt oczywiście obszerny temat. Natomiast bada istotę i dąży do zrozumienia całości, nie? Czyli takiego całościowego zrozumienia świata, można by powiedzieć. I ta taka krótka, prosta definicja, którą tutaj powiedziałam, jest ważna w tym, co chcę dzisiaj przekazać, nie? Dlatego, że bardzo często jesteśmy uwięzieni w swoich własnych umysłach. Natomiast umysł każdego z nas ma swoją zazwyczaj dość z natury wąską i sztywną perspektywę. To będzie oznaczało, że nasze postrzeganie tego, co jest i co się wydarza, będzie bardzo uwarunkowane. A to, co czuję, jak się czuję w danym momencie, płynie wprost, bezpośrednio z tego postrzegania, nie? I teraz, jeżeli ja jestem bardzo uwięziony w tym, co się toczy, to, co przepływa na poziomie myśli w mojej głowie, to równocześnie moja perspektywa zawęża się, zacieśnia się tylko tutaj, w pewnym sensie, do tego organizmu. I to rodzi szereg różnych, czasem bardzo poważnych konsekwencji, dlatego że nie mając dostępu do tego, czym się zajmuje filozofia, czyli do tego całościowego, a przynajmniej do próby wyjścia z tego zawężonego, do tego całościowego, dążenia do całościowego zrozumienia tego, co jest, co się wydarza, w czym ja w ogóle biorę tutaj udział. Co tutaj się w ogóle dzieje? Dzieje się planeta, dzieje się Układ Słoneczny, dzieje się kosmos, dzieje się ludzkość, nie? I tak dalej. Dzieje się przyroda, dzieje się ja. Też w tym takim właśnie ujęciu. I o co tutaj w ogóle chodzi, nie? I to może nam dać
bardzo dużo takiej wewnętrznej przestrzeni, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy w swoim życiu do czynienia z sytuacjami, okolicznościami, które są albo niezmienialne, nie mogę nic z tym zrobić, po prostu tak wygląda na ten moment moje życie, albo z jakimiś sytuacjami, okolicznościami tak zwanymi ostatecznymi. Czyli już tutaj mówimy o bardzo poważnych rzeczach, które dzieją się w naszym życiu, a do których każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu jest stawiany w życiu albo będzie stawiany. Mówi się właśnie też, że filozofia to jest umiłowanie mądrości. Więc tak naprawdę to pytanie, którym zaczęłam tego live'a, kiedy nam jest potrzebna terapia filozoficzna, to byłoby pytanie, wziąwszy pod uwagę to, że filozofia to jest umiłowanie mądrości, można by to zamienić na pytanie, kiedy w życiu nam jest potrzebna mądrość. Dlatego, że to, co ja tutaj robię, czym przede wszystkim terapia się zajmuje, to jest praca wewnętrzna, praca ze sobą, rozpoznawanie tego, co jest we mnie, docieranie do tych wszystkich rzeczy, które są często zakryte, nie? Gdzieś tam zakopane w nas, możemy powiedzieć w naszej podświadomości. I to jest taki, można powiedzieć, główny kierunek też terapii, wydobywanie tego wszystkiego, co jest w nas, do poziomu świadomości, nie? Natomiast czasami są takie momenty w życiu, kiedy zamiast albo obok, nawet nie zamiast, ale równocześnie z taką tego typu pracą wewnętrzną, potrzebujemy sięgnąć po mądrość. Czyli umiejętność aplikowania pewnych systemów myślenia, pewnych systemów rozumienia świata do swojego życia. I tutaj ja mówię o właśnie takich rzeczach, z którymi mierzymy się w mniejszym lub większym stopniu, w różnych okresach naszego życia. Ale jedną z takich rzeczy na przykład będzie coś takiego, co nazywamy lęk egzystencjalny. Często jest tak, że osoby przychodzą do mnie pracować ze mną, nie? Na warsztatach czy na sesjach, mówiąc właśnie, że doświadczają lęku często egzystencjalnego, takiego związanego na przykład chociażby z tym, że jesteśmy tutaj na jakiś czas i że umrzemy, i że bliscy umrą. I to jest coś takiego w nas, co często chcemy się tego w całości pozbyć, albo wręcz uważamy to za pewną taką, może nawet swoją dysfunkcję, albo jakiś brak, że może to wynika też z jakiejś mojej na przykład traumy dzieciństwa, że jestem w takim lęku, nie jestem w stanie, przepraszam, czuć się bezpiecznie, nie? W swoim życiu, w świecie. Natomiast chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, że oczywiście to może być bardzo silne, przerysowane do takiego stopnia, że może wręcz uniemożliwiać nam normalne funkcjonowanie, i wtedy jest to coś absolutnie, czym trzeba się zająć. Natomiast do pewnego stopnia jest to wręcz zdrowy objaw osoby dojrzałej emocjonalnie. Że ja sobie zdaję sprawę z tego, że życie moje nie sprowadza się tylko do tego, że ja mam wstać, ja mam bardzo ważne sprawy, moje życie to jest wszystko takie w ogóle najważniejsze, moja właśnie, nie wiem, moja praca, to, co dziś ugotuję, mój dom i posprzątanie tego domu, nie? Tylko że wykraczając troszeczkę poza to, reflektując chociaż odrobinę nad naturą życia, istnienia, nie ma wtedy takiej jakby siły, żeby nie spotkać się w jakimś sensie z tym lękiem egzystencjalnym.
Ja będę robiła wkrótce, na mojej stronie jest już informacja, taki kurs, taki dość intensywny kurs dotyczący lęku i jak żyć z lękiem. Lękiem na różnych poziomach, lękiem związanym z różnymi rzeczami w naszym życiu. Także na niego zapraszam, można jeszcze sobie dołączyć. Natomiast to, o czym dzisiaj mówię, jest takim pewnym małym wycinkiem tego tematu, nie? I teraz terapia filozoficzna pozwala zrozumieć ten lęk egzystencjalny, czym on jest i stawić się do niego po to, żeby go trochę oswoić. Czyli na jakimś poziomie to nie jest możliwe, żebym udawała, że moje życie tutaj w takiej formie na Ziemi będzie trwało wiecznie, albo moich bliskich. To oznacza życie w potężnym zaprzeczeniu i wyparciu. Można tak, niektórzy tak funkcjonują, natomiast w pewnym sensie, gdy ja się otwieram do tego, czym w ogóle jest istnienie, też gdy wracam do siebie, to wtedy najczęściej jest tak, że napotykam też, stawiam się do tych najbardziej podstawowych, najważniejszych tematów życia, nie? Właśnie tych, które dotyka też filozofia, czyli mądrość. I to właściwe podejście, jeżeli chodzi o zrozumienie, pozwala nam oswajać właśnie to, co jest nieuniknione albo niezmienialne. Czasem w ogóle niezmienialne, jak na przykład jakaś poważna choroba, może twoja, albo twojego dziecka, albo kogoś bliskiego, albo na ten moment niezmienialne, nie? Czyli na przykład mam taką pracę, jaką mam teraz i z powodu pewnych okoliczności życiowych nie jest możliwe, żebym na ten moment ją zmieniła, czy zmienił, no to też wtedy mam do czynienia z czymś takim, co albo będzie wywoływało we mnie niekończącą się frustrację, albo zaaplikuję tutaj coś innego, coś adekwatnego, nie, do tego, z czym się mierzę akurat. Więc ważne jest to, żeby sobie sprawdzać zawsze, jakie mam opcje. Jestem w takiej sytuacji życiowej na ten dany moment. Ważne jest to, żeby nie płynąć w takie ciągłe, nieustanne rozmyślanie, które zazwyczaj nam zatacza takie koło w naszym umyśle i jest w kółko to samo. Zapętlam się. Po angielsku się mówi, że ja przeżuwam ciągle to samo. Żeby się w to nie zapętlić, to ja sobie sprawdzam, jestem w danych okolicznościach, w danej sytuacji życiowej, sprawdzam, jakie mam opcje, czy mam w ogóle jakieś opcje dotyczące tego danego tematu, z którym się mierzę akurat. I jeżeli nie mam, a czasami jest tak w życiu, że nie mam, tak bywa, nie? No to wtedy jest potrzebne mi to, żeby się do tego stawić, nie? Ważne jest to, żeby sobie uzmysłowić, że w takim porządku świata, w naturze świata jest piękno, harmonia, ale nie tylko. Jest też choroba, zniszczenie i śmierć. I teraz jest na przykład bardzo popularny ten nurt prawa przyciągania. Nie? Natomiast ja zawsze zachęcam do tego, żeby być z tym ostrożnym. Dlatego, że można sobie samemu zrobić krzywdę i w efekcie uciec w jakiś taki nierzeczywisty obraz świata, nie? W którym mi się wszystko należy, w którym mogę być kim chcę, w którym mogę przyciągnąć sobie co tylko mi się wymarzy. Dla mnie to brzmi trochę jak po prostu takie podejście osób kultury zachodu, nie? Że my mamy już bardzo dużo, naprawdę mamy bardzo dużo w porównaniu z innymi częściami świata i ciągle nam mało. I to jest związane, i teraz przejdę właśnie już do jakby takiego wybranego aspektu tej terapii filozoficznej. Mówimy o adaptacji hedonistycznej, czyli jest to takie pewne przekleństwo naszego umysłu, który adaptuje się, przyzwyczaja się, może tak, przyzwyczaja się bardzo szybko do tego, co jest.
Nie? Czyli na przykład w momencie, gdy dążymy do czegoś i w momencie, gdy już to do nas przychodzi, do naszego życia, to prawie że w tym samym momencie wartość tego już od razu nam zaczyna spadać. Bardzo na przykład chciałabyś gdzieś tam pojechać, nie? Jesteś już w tym momencie, dążysz do tego, jesteś już w tym miejscu, dzieje się to już w tym danym momencie w Twoim życiu. I to prawie nigdy nie jest takie, jakie sobie wyobrażaliśmy, że będzie. Albo że nam to da coś tu do wewnątrz, nie? Do środka. I bardzo często to się nie wydarza. A jeżeli nawet jestem tam i faktycznie jestem obecna, jestem w stanie cieszyć się tym, to po powrocie już natychmiast zaczynam planować, co jeszcze, co następne, co więcej, nie? Bo chcę więcej, ciągle więcej. Ciągle dążę do czegoś, ciągle jestem w tym poszukiwaniu, nienasyceniu, nieukojeniu, niezaspokojeniu. I w wyobrażeniu, w fantazji, że jeszcze jak coś przyciągnę, jeszcze coś więcej do mojego życia przyjdzie, nie wiem. Z różnych tutaj można by obszarów, nie? Relacji materialnych, rozwojowych i tak dalej, wyglądowych często, no to wtedy będę miała szansę, czy będę miał szansę na jakieś tam spełnienie. I to jest niekończąca się historia, dlatego że właśnie nasz umysł ma tą funkcję natychmiastowej, bardzo szybkiej adaptacji, którą właśnie stoicy nazwali adaptacja hedonistyczna. Nie? Że przestaje widzieć. Dosłownie przestajemy widzieć to, co jest przed naszymi oczami. A nie wiem, czy wiecie, że obecnie, teraz, w tym danym momencie, w tej minucie, byłyby miliony osób, które chciałyby się zamienić natychmiast na moje życie i Twoje. Mamy tak dużo. Żyjemy tak wygodnie. Nie, ale nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć po prostu, nie? Tracimy to z oczu, stajemy się na to ślepi. I możemy wtedy i czujemy wtedy ból, lęk, frustrację, niezaspokojenie, może smutek, złość. I teraz możemy w nieskończoność czasami pracować z tym, nie? No bo czuję się źle i chcę się poczuć dobrze. Natomiast możemy czasami szukać rozwiązania nie tam, gdzie ono leży, nie? Trzeba sprawdzać, co mi się myśli, jak ja postrzegam, czym jest życie, o co tu w ogóle chodzi w tym, że ja istnieję. I to są właśnie te pytania, które nazywamy filozoficznymi. Terapia filozoficzna bardzo się przydaje również w takich bardzo praktycznych, konkretnych sytuacjach życia. I tutaj mogłabym przynieść bardzo, bardzo dużo, ale zastanawiałam się chwilę przed live'em, na czym tutaj jakimś jednym takim drobnym mogłabym się skupić. I pomyślałam sobie, że coś, co jest bardzo powszechne i z powodu czego bardzo cierpimy, to jest na przykład jakaś nieszczęśliwa miłość. Nieszczęśliwa w znaczeniu, że na przykład jakaś nieodwzajemniona, nie? I teraz ja na przykład mogę bardzo wtedy cierpieć, osoba może bardzo cierpieć, czuć silny lęk, niepokój i poczucie, że muszę zobaczyć tą osobę. Ja muszę, bo inaczej umrę, nie? Muszę ją zobaczyć, albo chociaż porozmawiać, albo cokolwiek. I teraz, gdy ja rozmawiam z taką osobą i ona mówi mi, że cierpi, aż ją skręca, aż nie wie, co ze sobą zrobić, bo musi zobaczyć tą osobę, to ona mi zazwyczaj mówi, że ona czuje, że musi. Czuje, ja czuję, że muszę. Natomiast czuję, to prawda, coś czuje ten organizm bardzo silnego, ale nie czuję, to nie jest uczucie, że ja muszę, tylko to jest myśl, że ja muszę. I wtedy warto przyjść z pytaniami, takimi, które sprawdzają, weryfikują,
Sprawdzają, skąd ta myśl pochodzi, dokąd ona zmierza, jakie będą jej skutki tak naprawdę faktycznie. I to jest trochę taki proces, jakbyśmy wydobywali te nasze wątki różne, które nam się snują z głowy i rozkładali jak karty na stole. I sprawdzali, co ja tutaj mam, z czym ja mam tutaj do czynienia, co ja mam w tej głowie, czego nawet nie zauważam, co robi mi i wywołuje mi potężny efekt. Natomiast ja nawet nie widzę tych kart, nie? I teraz tutaj na przykład można by wtedy zadać pytanie, co ci to da? Rozumiem. Myślisz, jesteś przekonany lub przekonana, że musisz zobaczyć tą osobę i co ci to da, kiedy już to się stanie? I zostać sobie z tym pytaniem. Zazwyczaj wtedy osoby mówią coś na zasadzie, no poczułbym ulgę. No tak, poczułbyś ulgę, dlatego że wierzysz, że musisz zobaczyć tą osobę. Jeżeli wierzysz, że musisz i ją zobaczysz, to stanie się to, w co wierzysz, że musi i poczujesz ulgę. Natomiast co naprawdę tam będzie? Co naprawdę z tego dostaniesz? Co ci to faktycznie da? I pozwolić pytaniom takim filozoficznym na chwilę w sobie zostać, tak jakbyś chciała, żeby to na chwilę w ciebie wsiąknęło. Tak jakby się pobadać, pomacać się z tym pytaniem. Tak, żeby ono troszeczkę mnie wybudziło, otrząsnęło. Z takiego zostałam jakby puszczona. Są takie tory, jak taki, nie wiem, wózeczek w kopalni albo w wesołym miasteczku i zostałam popchnięta i lecę, nie? I tego typu badanie wewnętrzne, sprawdzanie, co we mnie jest takim jakby, ale zaczekaj, zaraz. Gdzieś zasuwam, gdzieś pędzę w jakimś kierunku, ale nawet nie wiem skąd, po co, dlaczego, w jakim celu, o co chodzi, nie? Jadę na jakimś silnym wewnętrznym odczuciu, ale to odczucie, ono płynie z jakiegoś sposobu myślenia, który ja potrzebuję sprawdzać jego logikę też, czy tam jest jakaś logika w tym, czy nie. I teraz jeszcze chciałabym się odnieść, będę już kończyła, chociaż można by o tym mówić bardzo dużo. Może jeszcze wrócę do tego tematu. Dawajcie znać, jak ten temat wam leży, czy to jest coś, co czujecie, że moglibyście sobie z tego wziąć coś, to jak najbardziej możemy tutaj mówić więcej. Natomiast chciałabym chyba tutaj jeszcze tylko powiedzieć, że temat tej terapii filozoficznej, on się łączy z takim, jakoś odnosi się do tego rozróżnienia na serce i umysł. I ja uważam, że to rozróżnienie jest bardzo sztuczne. I oczywiście tak znowu w kolokwialnie, w takim języku potocznym, możemy sobie tego używać, nie ma nic z tym złego. O tak czuję sercem, nie? Albo umysł mi podpowiada, że... Natomiast chciałabym, żebyście zwrócili uwagę, że to jest coś takiego, co nie istnieje w rzeczywistości, to rozróżnienie, bo jesteśmy całością. Że to jest pewna metafora tylko, nie? Że tak naprawdę wszystko w nas, cały nasz dobrostan, całe nasze zdrowie mentalne, psychiczne jest związane z tymi wszystkimi naszymi poziomami w taki sam sposób i one się ze sobą łączą, nie? Dlatego kiedy mówię o terapii filozoficznej, to nie jest tylko i wyłącznie tak, że odnoszę się tylko do umysłu, dlatego że cokolwiek sobie rozpoznam tu na tym poziomie, to emocje są takim potem rezonansem, czyli one doganiają prawdę, ja często mówię. Jeżeli ja sobie rozpoznam, że prawdą jest to, że nie ma w ogóle, nie istnieje coś takiego jak bezwartościowy człowiek, nie istnieje coś takiego w rzeczywistości, a miałam poczucie przez może większość życia na przykład,
że ja jestem bezwartościowa. I jeżeli ja będę sobie to sprawdzać na poziomie myśli, systemu, jakiegoś refleksji, czy to jest prawda, skąd ja to wiem, co to, jeżeli to jest prawda, to co to oznacza, jak to można sprawdzić, że ktoś jest bezwartościowy i tak dalej. Czyli ja docieram do prawdy, nie? Próbuję, szukam prawdy w tym i dochodzę do wniosku, że nie istnieje, nie może istnieć coś takiego jak bezwartościowy człowiek, to moje uczucia dogonią tą prawdę. Tylko że jeszcze też jest tutaj taka ważna rzecz, że umysł ze swojej natury jest taki. I to nie jest, zobaczcie, znowu nic wspólnego ani z traumą, ani z niczym, nie wiem, trudnym, co byśmy przeszli w życiu. Po prostu też równocześnie, oprócz może trudnych doświadczeń, jakie miałaś, miałeś w życiu, to warto pamiętać, że natura umysłu po prostu też taka jest. Że będzie ciążyć w stronę tej zawężonej perspektywy i będzie bardzo ciążyć w stronę negatywizmu po to, żeby wywołać w tobie stres, bo na stresie jesteś bardziej skłonny do robienia rzeczy, żeby przetrwać. To jest takie bardzo ewolucyjne. I teraz my jesteśmy w takim kontekście, w takim momencie historii, że nie musimy codziennie walczyć o przetrwanie i nie musimy doświadczać codziennie tego stresu. Równocześnie mamy coś takiego, jak oprócz tego ewolucyjnie rozwiniętego umysłu, który popycha właśnie nas na tych wąskich torach i tak zasuwamy, to jeszcze mamy coś takiego, rozwinęliśmy obok tego coś, co nazywamy świadomością. Świadomością. I tam należy zaglądać. Tam stamtąd należy czerpać, korzystać. Po to, żeby móc odpocząć w tym momencie, w którym jestem. Że ten moment teraz, jeżeli jestem bezpieczna w tym miejscu, w którym jestem, jeżeli moje ciało, mój organizm jest w miarę, w jakimś dobrym stanie zdrowia, to pozwól sobie chociaż czasem odpocząć w tym prostym momencie. Będę kończyła na dzisiaj, ale tak czuję, że możliwe, że jeszcze będę się pojawiać z tym tematem. Fajnie było tutaj do Was przyjść po przerwie. Jestem bardzo zajęta tymi studiami teraz. Już jest drugi rok, jeszcze przyszły rok. Natomiast będę szukała trochę takiego czasu, takich momentów i właśnie zapraszam Was na ten kurs dotyczący lęku, bo on będzie bardzo praktyczny. Tam będziemy oswajać lęk z różnych jakby stron, używając różnych metod, także pracę z ciałem, także medytację, także przetransformowywanie właśnie swojego myślenia, także procesowanie emocji, jakby wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby uczyć się puszczać, przeżywać, doświadczać, ale też puszczać lęk tam, gdzie on nam nie jest już potrzebny, nie? Także zapraszam. Informacje u mnie są na stronie, albo możecie do mnie napisać, jeśli chcecie, jeśli macie jakieś pytania. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję za obecność. Życzę Wam bardzo dobrego weekendu i zapraszam do komentowania, jak ktoś będzie oglądał później, zostawianie śladu po sobie i ściskam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia.